Czereśnia już w pełnym rozkwicie. Jak pięknie wygląda. Krzewy też już kwitną. O, porzeczko agrest ma już kwiaty. Agrest też już zaczyna. Porzeczka czerwona. Już ma też zawiązki owoców. Porzeczka czarna też. Że wszystkie pięknie zaczynają już kwitnąć. Wczoraj posadziłam kapustę czerwoną, rozsadę i kapustę białą. Tutaj na zagonie od razu okryłam siatką przeciwko motylowi bielinkowi, żeby nie złożył jaj i żeby gąsienice potem nie schrupały kapusty. O. Także jeden zagon kapusty już mam i tam za ogórkami będzie jeszcze drugi zagon z czerwoną. I zaczynają już kwitnąć poziomki. Zobaczcie. Pierwsze kwiaty poziomek. Już są. To są krzaczki poziomek, które w zeszłym roku wysiałam. I zobaczcie, w zeszłym roku już owocowały. A w tym roku jakie piękne krzaczki się zrobiły już. Jak pięknie się rozrosły. Są naprawdę ogromne. No i już mają kwiaty, więc już niedługo będę się cieszyć poziomeczkami. A tutaj mam maliny. Maliny już też są oczyszczone. Jeszcze muszę tylko troszkę podsypać kompostem. I tu rozpięłam malinojeżynę, która pięknie się rozrosła. Owoce malinojeżyny są przepyszne. Także już tutaj porządek jest zrobiony. Ładnie są na drutach rozciągnięte. Łodygi malinojeżyny i teraz już, nawet już widziałam, mają zawiązki kwiatów też. O, tutaj właśnie widać już pąki kwiatowe. A tutaj pod osłoną siatki mam kapustę pekińską, jednak przeniosłam ze szklarni. Myślę, że tutaj na zagonie będzie jej lepiej. No zobaczcie, jakie już ładne kapustki rosną. Też są osłonięte siatką przed owadami. Tutaj miałam zrobiony takie półkole z wierzby, żeby zrobić taki fajny tutaj dla mojego wnuka namiocik. I zobaczcie, przyjęła się już puszcza listki. Chcę, żeby one tak do góry się urosły i połączyły się. Przed chwilą był deszcz, padało, ale zanim zaczęło padać, to zdążyłam jeszcze posadzić czerwoną kapustę. O, proszę. Zdążyłam posadzić czerwoną kapustę i kapustę włoską na drugim zagonie tutaj. Jeszcze muszę okryć siatką, tak jak tamta kapusta jest okryta. A tutaj mam
porzeczki jeszcze. Zakupiłam młode krzaczki porzeczek, czerwonych, białych i czarnych. A tutaj mam maliny, które wyściółkowałam kompostem i chwastami, które wypieliłam. One się po prostu rozłożą i będą taką ściółką. Tutaj mam maliny czerwone, maliny czarne, maliny fioletowe i żółte. Także to są świeżo zakupione krzaczki. One dopiero się przyjmują. Zobaczymy, jakie będą smaki tych malin. Na koniec jeszcze tulipany. Coraz więcej się rozwinęło. Proszę, jakie piękne kolory są. Takie ciemno, cyglaste i jaśniejsze. Fioletowe i czerwone. Także pięknie. A tutaj są takie takie z zielonym pasem przez środek i one zmieniają kolory. Teraz są takie jasno-różowe z zielonym. Tutaj też podobnie. Jeden jest bardziej pomarańczowy, a drugi jest bardziej żółty. Tak to wygląda. Coraz piękniej ta rabata żonkilowo-tulipanowa. Tutaj na tej rabacie też pięknie. Też są takie piękne tulipanki. Proszę. Rozwinęły się już czerwone. I te żółto-różowe. Także jest coraz ładniej. I miałam Wam pokazać, jak kwitnie psi ząb. Więc zobaczcie, kwiatuszki są przepiękne, tylko że one główki mają skierowane w dół. Ja spróbuję tak od dołu. Ale są śliczne. O, zobaczcie, jakie mają delikatne takie dzwoneczki. O, tutaj jeszcze jeden. No, strasznie są wdzięczne te kwiatuszki. A tutaj zawilce. Były fioletowe i jeszcze białe się rozwijają. I tu na okrągłej rabacie coraz więcej. Są żółte. I są, rozwinęły się teraz różowe z postrzępionymi brzegami. Tutaj są narcyzy. Tutaj fioletowe tulipany. I tu już tulipan. Taki śmieszny jakiś. A tu już niedługo będą tulipany lodowe się rozwijały. Widzę, tu już się jeden zaczyna rozchylać. No i tutaj narcyzy, żonkile. I żółte tulipany. I czerwone tulipany. I fioletowe. Także jest ich trochę. Tutaj jeszcze taki ciemny fiolet. Także jest pięknie. Tutaj koło domu też tulipany. Tu jeszcze się nie rozwinęły. Są w pąkach. Ale tutaj rozwinął się taki nakrapiany. O, proszę. Żółty z nakrapianym czerwonym. I tu będą jeszcze też jakieś inne odmiany. Także zobaczymy, jak się rozwiną. Oczywiście szafirki szaleją. Powoli przekwitają, ale jeszcze jest ich sporo. I tu jeszcze kolorowo, kolorowo. Coraz nowe kwiaty wypuszczają.
Hiacynty już przekwitły. Ale reszta kwitnie. I to tyle na dzisiaj z mojego ogrodu. Może jutro będzie lepsza pogoda. Do usłyszenia i do zobaczenia.